Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jaszku, a to jest jubileuszowy odcinek 25. Srebrne Gody Skyrim Legendary Edition. Zapraszam wszystkich do obejrzenia, miałem powiedzieć do lektury, ale się w porę powstrzymałem. Jest ze mną Farkras, który się okazało ostatnio, że jest również wilkołakiem. Zwiedzamy sobie grobowiec, gdzie ukryty jest fragment toporu bardzo cenionego i respektowanego przez gildię towarzyszy. My się skradamy. Jakiś pierścień w urnie pogrzebowej jest. Co to, jakiś dzik? Nie, wojownik. O, bardzo dobrze. Sztabka srebra przyda się do krawcenia. Nie mówcie, że tu jest jakiś kufer. Urna. Mistrz. Ciekawe, czy damy radę go otworzyć. Z okazji jubileuszu postaramy się to zrobić. Tu nie. Tu nie. Ciężko jest. Zawsze to sprawia mi dużo trudności. Chociaż teoretycznie granie na padzie bardzo ułatwia otwieranie zamków. Ojojoj. Pomyślałem, że będzie blisko. No i. Jest. Poszło nam około 6 tych wytrychów. Myślałem, że pójdzie ich zdecydowanie więcej. Już zobaczmy sobie na te przedmioty, co dostaliśmy, bo już jestem podjarany. Zwiększony łódźwik o 40 i 17 pancerza. A teraz mam jakie buty? 14 pancerza bez niczego. Dawaj te orkowe. A rękawice jakie mam? Na 14. A co tu z elfie rękawice? 9 tylko. No nic, ale warto je potem sobie rozłożyć i dodać sobie ten boost do kowalstwa. Poza tym elfi pancerz jest bardzo ładny. Jeżeli już kiedyś wymaksuję sobie kowalstwo na 100, na pewno zajmę się elfim pancerzem. Szklany oczywiście zrobię sobie też, deadryczny też, smoczy też. A jakie jeszcze inne przyjdą mi do głowy, czas pokaże. Niech przygoda pisze scenariusz. My tymczasem zbieramy sobie złoto z grobu. Dużo złota. Nie myśleli tutaj pewnie o złocie, byli zajęci bardziej innymi ważnymi sprawami, a ja się boję tych drzwi. Boję się ich strasznie. Co tam nas czeka? Czekają nas nieprzyjaciele, już to widzę. Dlatego wyciszmy sobie nasze kroki. Elfi miecz i stalowy topór. Standardowo. Nie obudź się tylko. Dobra. Tylko jednego żeśmy obudzili. Ja sobie już robię pancerz lepszy, znaczy w sensie używam czaru na podniesienie pancerza. No, no, no i ostatni raz. Nie trafiłem. Nawet w takim odcinku trafić nie mogę, kurde. No, no. Dawaj, dawaj, ostatni raz. O nie.
O nie, nie, nie. Za dużo tych przeciwników. Jak tam Far Cry z życiem stoisz? Musimy coś wymyśleć, żeby ich grupowo osłabić. Co by tu zrobić? Nie mam pojęcia. Najbardziej teraz jest pożądane, żeby zniszczyć tego w zbroi. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Czy mamy jakieś czary na nieumarłych? Nie będziemy tutaj używać grupowego paraliżu. Spróbujmy spokoju. Na srebrnej ręce. Srebrna ręka jest zbyt potężna na spokój. A co powie na furię? Na furię pewnie też jest za potężny. No nic, zmarnowaliśmy trochę many. Co on tam krzyczy? Spierdzielaj! Przedmioty. Chyba będziemy musieli się pokusić o nasz stary, dobry, stalowy topór. Albo zróbmy jeszcze inaczej. Poczekajmy, aż Far Cry sobie umrze. Nie, bo to by był zły pomysł. Ja po prostu zrobię tak, wczytam grę i spróbuję ich zajść techniką. Ostatnio bawiliśmy się techniką na żywca, czyli próbowaliśmy ich pokonać w walce w zwarciu, a teraz spróbujemy sobie poczekać. Jesteś gdzieś tu, Far Cry? Spróbujemy sobie poczekać i zaatakować z ukrycia. Ciekawe, na ile się zda ta koncepcja. No i czekać nie możemy teraz. O, już możemy. Ale Far Cry'a dalej ni huhu. Aha, bo Far Cry pewnie walczy, a my jesteśmy w ukryciu. Bardzo dobrze. W ten oto sposób może ja spróbuję dobądź elfiego łuku. Nie wiem, czy to się uda. Pewnie nie. Wiem, że jest moje. Dobra, Far Cry. Nie, 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 to trzeba inaczej załatwić. Chodźmy dalej. Mam nadzieję, że mi tu nie umrzesz. No.
dalej jestem w ukryciu teraz. I spróbujmy teraz strzelić z łuku. I zobaczmy, co się stanie. Dwóch niby pokonanych teraz. To bardzo dobry wynik, jak na taki poziom trudności. O nie, 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 nie. No, co prawda nas wykryli, ale jednego hita żeśmy dobrze bardzo sprzedali. Dobra, uzdrowmy przyjaciela. I możemy podjąć teraz tradycyjny stalowy młot. Dawaj, giń. No, Farkras, postarałbyś się trochę z okazji okrągłej 25. rocznicy. O nie, 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 nie. Kurde. A chciałem już go odepchnąć. Już miałem fus rodach przytrzymany klawisz. I nic się nie stało. No nic. Dalej próbujemy. Pokażcie się, siły ciemności. Nie, 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 nie wykryjcie mnie. O. Potrenujemy sobie jednocześnie łucznictwo. A co z Farkrasem? Czy on tu podejdzie, czy nie? No, no, no. Zniknij. Dobra. Zapis. No, Farkras, teraz to ty musisz przeżyć. Gdzie ty jesteś? No, tak kończę Draugery. Kurde. O, i drugi finisher. O, to było piękne. Taki finisher to się nadaje na cutscenkę w intrze nawet. Pradawny norski, jeszcze na dodatek nie dość, że pradawny, nie dość, że norski, to jeszcze wielki. Taki miecz nam się trafił. Niestety go nie weźmiemy, bo nam jest niepotrzebny. Całkowicie zbędny, nieprzydatny. Dobra, pamiętajmy o save'ach. Więcej tu chyba wrogów nie ma, z tego co widzę. Chyba jest tutaj jeden niepokonany stalowa ręka, czy tam srebrna ręka, już nie pamiętam. Jest też Draugr. Nie, nie, nie. Farkras. Ja wiem, że ty jesteś ciężki pancerz, tak samo jak ja.
Ale postarajmy się. Nie, to było w ogóle. Nie ma takiej możliwości, żeby na wykryciu, z ukrycia, uderzać na wykryciu. Jakbyśmy się wyciszyć teraz spróbowali. Dobra. Przynajmniej jeden hit wszedł z ukrycia. To już jest dobrze. No, spróbujmy tymi pociskami. Dobrze, że Draugr stoi w miejscu. Stosunkowo szybko pokonany. Z pełną maną jeden przeciwnik to nie jest problem. Gorzej, jak jest ich kilku, a ja nie mogę trafić. I się ruszają, i biegają cały czas, podskakują. To jest problem. A teraz co my tu mamy? Mam nadzieję, że tam już nie będzie więcej tych przebrzydłych nieumarłych. Czeladnik. Niby kufer na łatwym poziomie, a zaraz zobaczymy. O, jaka zmyłka. Maksymalnie też nie. Poszło. Wielki klejnot duszy. Bardzo dobrze. Gdybym jeszcze pamiętał od czasu do czasu użyć pułapki duszy, to już w ogóle by było super. Jak tam na mapie sytuacja wygląda? Ojojoj, jak jeszcze daleko. I to już jest chyba trzeci odcinek w Kopcu Pylarze. Strasznie się tu męczymy, ale mi to nie przeszkadza. Ja jestem zadowolony, mi się fajnie gra. Czy tu będzie dużo przeciwników? Na razie, o, widzę jakiegoś. Widzę łucznika. Nie, podchodźcie tu nawet. No. Dobra, walka otwarta. No to pociskujmy się. Dobra, jedna srebrna ręka poszła. Pancerzyk kraba błotnego chyba będzie mi potrzebny. Który jest mój, bo nie widzę. Który to Farkras? Dobra. No i co ja mam teraz robić? Czy cię leczyć, czy co? To było przyjemne. No. Skończyć! Dawaj, giń. Musisz zginąć, jeżeli nosisz ten pancerz. Ale fajną masz klatę z naramiennikami. Bardzo mi się podoba. Jak tam Far Cry, twoje życie? No, jak tam twoje życie? O nie, kolejny przeciwnik. No i będzie awans. Dobra, poczekajmy na jeszcze jeden hit i teraz sobie weźmy awans. Dobra, ja bym wolał w magię. Czy jakiś punkt tutaj nas interesuje?
Chyba nie. Następny, który nas interesuje, będzie na 60%. A jeżeli chodzi o uzdrawianie, może jakieś coś by było. Chociaż dobra, to się tym na razie nie zajmujmy. Nie, nie, oburącz nie. Znaczy, osobno każdą ręką nie, tylko oburącz chcemy walić. No, no, Farkras. Jak ty się trzymasz, przyjacielu? Widzicie, grunt to nauczyć się grać tutaj. Izmira, zapłacisz za to! Dobra. Najtrudniejszy pokonany. Stalowa zbroja. Muszę ją mieć. I stalowe norskie rękawice też. Dam je Lidii. Nie chcę leczyć srebrnej ręki. Ale Farkrasa bym uleczył. Wiem, że to było przyjemne. Dobra, zapiszmy. Zapiszmy, bo się nie będziemy drugi raz męczyć tyle minut. Dobra. Czy będzie finisher, jak myślicie? Nawet nie trafiłem. Zginiesz? Proszę, zgiń. Dobrze, Farkras. I 46 sztuk złota. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Nic się tutaj specjalnego nie zdarzyło. A co do tego jednego perku... Na poziomie uczniowskim za połowę many powiadacie. O, regeneracja magii 25% szybsza, to by było potrzebne. Ale zobaczmy, czekajcie, zobaczmy tylko w magii przywracania. Tak, uzdrawiający dotyk jest jeszcze tylko, jest na poziomie uczniowskim. Czyli możemy sobie zmniejszyć jego koszt o połowę. I to zrobimy. A następnym razem weźmiemy sobie regenerację magii 25% szybszą. A tymczasem żegna się z wami prosto z kopca pylarza Jaszku06. Do zobaczenia w następnym odcinku z serii Skyrim Legendary Edition. Trzymajcie się. Peace!